Patrz, Zygmunt, no coś niesamowitego. Już mniej niż kwadrans został do godziny 9, a my się dodzwoniliśmy na drugi koniec Polski. I zasięg mamy, nie? Jak to jest fajnie, cześć! Witamy, Gosiu. Tak, witam. Witam. Czy to prawda, że my się dodzwoniliśmy do Rybnika? Tak, oczywiście. Rewelacja. Łódź do ciebie dzwoni w bardzo pilnej sprawie, ale najpierw poopowiadaj o tym Rybniku. Jaka u was pogoda teraz? No, u nas jest bardzo ładnie. Słoneczko świeci. Super pogoda. Ekstra w Łodzi też. A w nocy burza jakaś była? Nie. Nic takiego nie było. Super. Czyli zapowiada się piękny dzień w Zapowiada się piękny dzień w Rybniku. Piękny dzień słoneczny, no. Ale ponieważ dzwonimy z Łodzi, to ty pewnie już się domyślasz na zlecenie, kogo my do ciebie wydzwaniamy. Tak, oczywiście, domyślam się, tak. No tak się złożyło, że w Łodzi właśnie masz swoją ukochaną siostrę, to przyznaj się, Gosiu, jak często bywasz w Łodzi? No byłam już parę razy, jest to moja najlepsza przyjaciółka, nazwałam ją właśnie siostrą, poznaliśmy się w sanatorium w Ustroniu i już po prostu 10-11 lat się znamy, także jest super przyjaciółka. Szmat czasu. Kiedy następnym razem będziesz w Łodzi, to weź swoją siostrę, w cudzysłowie najlepszą przyjaciółkę, ponieważ teraz dostajesz od nas podwójne zaproszenie do klubu Pewex, to jest klub muzyczny, to po prostu idźcie się pobawić, idźcie potańczyć. No dobrze, Masz powód, tak? Żeby przyjechać do Łodzi. No właśnie, będę musiała skorzystać. A już się tak, prawdę mówiąc, wybieram w tym roku tam. No to może coś. No i akurat. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kogo ty chcesz pozdrawić? A ja pozdrawiam wasze radio oczywiście i moją przyjaciółkę Jolkę. Jolka uściskana, pozdrowiona. Ty, Małgorzato, uściskana, pozdrowiona również od całej redakcji Radia Parada. Dla ciebie zaproszenie podwójne do klubu muzycznego Pewex, razem z przyjaciółką koniecznie. No i jeszcze piosenka dla ciebie. Świątek, piątek, tak na czasie. No, dziękuję bardzo. Cześć. Do usłyszenia. Radio Parada 93 FM.